А то нам ще сушимо рибки. Ciasteczka koreańskie z czerwoną fasolą w środku, z pastą z czerwonej fasoli. Jesteśmy w restauracji w miasteczku, które znajduje się nad brzegiem morza, gdzie na każdym kroku właśnie są takie restauracje, przed którymi stoją wielkie akwaria z rybami, krabami, innymi morskimi stworzeniami. Dlatego zawsze potrawy serwowane w takich restauracjach są bardzo, bardzo świeże. I mamy teraz tutaj bibimbap, ale w wersji z mięsem z surowej ryby, która jeszcze przed chwilą pływała w akwarium. Nie możecie powiedzieć, że poznaliście smak owoców morza, jeżeli nie spróbowaliście czegoś tak świeżego. Owoców morza, które przed chwilą jeszcze pływały w akwariach, a teraz są na waszych talerzach. To jest zupełnie coś innego niż te mrożonki, które możemy dostać w sklepie w Polsce. We'll be right back.
plaży. Oczywiście nikt, ale to nikt nie nosi stroju kąpielowego. Nikt. Styl plażowania jest zupełnie, zupełnie inny w Korei. Oczywiście pewnie jest to też dlatego, że Koreańczycy starają się ze wszystkich sił osłonić przed słońcem, ale też dlatego, że po prostu tutaj nie nosi się strojów kąpielowych typu bikini. Czy mężczyźni również bardzo rzadko noszą kąpielówki. Rzadko można spotkać faceta jedynie w kąpielówkach. Ludzie mają świetną zabawę i starzy, i młodzi, a ratownik ciągle przeszkadza i każe wychodzić.